No, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Marcisław, wy jesteście wy, a oto jest Reksio i Czarodzieje. W poprzednim odcinku, moi drodzy, przypominam, że byliśmy w Bobroże, który jest... Gubiłem się trochę, ale... Dobra, ty się możesz gubić, oni się nie mogą gubić. Bobroże, który jest nawiązaniem, cała kraina jest jednym wielkim nawiązaniem do Władcy Pierścienia oraz Hobita. Jak ktoś chce, to może wrócić do poprzedniego odcinka, ale w pewnym momencie stężenie żartów z Tolkiena jest tak duże, że można nie wytrzymać. Ale są one dobre. Dobrze, a teraz polecimy do ostatniej krainy, która nam została. Czyli do krainy bajek. W której to spotkamy Jasia, Małgosię, znaczy nie do końca, ale ich spotkamy. Babę Jagę, Szewczyka Dratewkę, 7 krasnoludków, Kamień Mówiący, który gada. Dobra, lecimy do krainy bajek, który też nas dogoni. Latanie na miotłach, tfu, powinni tego zabronić. Idealnie. I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. I ruszyli. O matku, o, ratunku, Są drogą, jeden widz ma problemy w krainie bajek, rozwiążemy je razem. Rozwiążemy je. Przy okazji, 18 komentarzy pod poprzednim odcinkiem, no... Jest dobrze, komentarze zwiększają zasięgi. Wtedy więcej osób o mnie wie, o nazwie, znasz kanał. Ratunku! Ja nie chcę! Okay. Uda nam się nic nie uderzyć? Ja to zmienię, bo znowu w drzewo wlecisz. Ratunku! Nie, żebym ci coś sugerował, że ci grożę. Ja nie chcę! Ale wiesz. Ej, idzie dobrze. No i tyle z mojego dobrze. Aj! Nie! Udało się. Udało się, uratowaliśmy się. Tego Wintera. Udało się, jest. Lecieli aż w to nie jest aż takie trudne. Przed nami kraina bajek. I tak, bez większych przeszkód, nasi bohaterowie dotarli do krainy bajek. Za to z całą masą mniejszych przeszkód. Tu! Okej, teraz będzie troszeczkę lepiej. Okej. Jak widzicie, kraina bajek jest ciekawa, ponieważ mamy drzewa z oczami, na których rosną grzyby albo statki kosmiczne UFO z poprzedniej części w różnych kolorach. Trawa jest różowa. Jak nie przymierzając na drenorze. Uda mi się, wygram z tobą. Ha! Ja tu jestem szybszym rewolwerowcem. Na tym nie aż tak dzikim zachodzie. Na dziki zachód polecimy sobie... Popłyniemy sobie w piątej części. Zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Okej, jeden level już mamy. Przepraszam, ale witam w krainie bajek. Jestem słynny, gadający kamień, który mówi. W życiu nie słyszałem. Bardzo mi przykro, kreter. A to dzielny pies Reksio. Nie szkodzi, przepraszam. Chętnie zostanę waszym przewodnikiem i przyjacielem. O, mamy gadający kamień. Znacie bajkę o gadającym kamieniu? No ja w sumie też nie za bardzo. Znaczy on może skądś być, ale wydaje mi się, że to jest inwencja twórcza pana Hrynkiewicza. Zapytaj, czy możesz go wziąć ze sobą jako przewodnika. No to może później najpierw inne rzeczy? Zapytaj o krainę bajek. Hał, 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 hał. Piękna jest nasza kraina bajek, niezmiernie. Jak również zagadkowa i pełna niespodzianek. Na przykład całkiem niedawno roztopił się pałac królowej śniegu, a niemal wszyscy zamienili się w żaby, za co serdecznie przepraszam.
To porażające! Tak trochę. Zapytaj o Chrumburaka! Czarodziej Chrumburak? Przepraszam, ale nie wiem, gdzie jest. Myślę, że powinniście porozmawiać z Królową Śniegu. Reksiu, czemu nie wybrałeś niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu. No bo tak jakby nie było niebieskiej kości. Zapytaj, czy możesz go wziąć ze sobą jako przewodnika. Oczywiście, z wielką przyjemnością. Z góry przepraszam, jeśli okaże się dla was ciężarem. O, psia moc! No, przy okazji, które my jutro mamy? Znaczy dla was dzisiaj, dla mnie jutro... Wtorek, a no to jeszcze nie. Ruszajmy, przyjaciele! Mogę tak do was mówić? Na następnej planszy dowiecie się, że czerwony kapturek został porwany! Nie spoileruj! No i teraz będzie z nami chodził też mówiący kamień, który gada. O, ja biedna! Mój czerwony kapturek porwany! I jak ja się teraz pokażę babci? Porwany kapturek. Czyli podarty. No już dobrze, dobrze, no nie płacz. Może pomożemy? Nie martw się, czerwony kapturku, znajdziemy kogoś, kto ci go zszyje. O, dziękuję panie Krecie. No, naprawcie mój kapturek, a odwdzięczę się wam tym oto koszyczkiem pełnym smakołyków, doskonałym dla kogoś, kto wyrusza w podróż. To jest bardzo ważne zdanie. Swoją drogą, tutaj nie będą tylko baśnie dość stare, ale będzie też na przykład Shrek. Więc jak ktoś lubi Shreka, kto nie lubi Shreka, to no, będzie dość zadowolony. Przy okazji na tym drzewie rosną perły w muszlach. Czemu nie? Chodźmy na dół. Przyjaciele, poznajcie samą Królewnę Śnieżkę! O, gdzież oni są, ci moi brodaci maluczkowie? Witaj, jaśnie panienko, a czemuż to czemuż grymas pracuje twoje cudne lico? Witajcie, podróżnicy! Rozpaczam, bowiem moi przyjaciele, krasnoludkowie w liczbie 7 wybrali się zbadać podziemia chatki z piernika i dotąd nie wrócili. Och, znajdźcie ich, a dam wam to piękne, ale najprawdopodobniej zatrute jabłko, które dostałam od starej wieśniaczki. Znamy tą historyjkę, znamy, dobra. O, a tutaj akurat rosną na drzewach skrzynie ze skarbem, a tam w oddali konewki. Coś jeszcze? Nic, tutaj już nic nam nie zostało, no to idziemy dalej. A oto sam przesławny szewczyk Dratewka! Witam, witam, jegomościu. Przesławny rzeczywiście jestem, a to za sprawą mojej niezwykłej biegłości w posługiwaniu się igłą i nicią, czyli drapą. Coś pogadać może? Nie za bardzo. Nie ma o czym. Może poza tą beczką. A to co za beczka? Co tam trzymasz, Czepczyku? Niestety, to tajemnica. Tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym smokiem. Ale jak nie ma nic wspólnego z żadnym smokiem, to spoko. To sobie idziemy. A oto słynna chatka z piernika i nie mniej słynna karoca Kopciuszka. Obie w marnym stanie po niefortunnej pomyłce dobrej wróżki, która wyczarowała woźnicę i stangretów z 3 myszek, niestety ślepych, za co naturalnie serdecznie was przepraszam. No właśnie sobie przypomniałem, 3 ślepych myszek, 3 ślepe myszki znajdowały się w Shreku właśnie. Były gdzieś jeszcze 3 ślepe myszki? Nie przypominam sobie, tam właśnie był taki żart, że tam były te myszy, nie pamiętam skąd, ale były ślepe.
to się szamocze w tym kwiatku. Przepraszamy, ale przychodzimy z pomocą. A, dziękuję. Jestem Calineczka. A w nagrodę, że mnie uratowaliście, dam wam wszystko, co posiadam. Czyli to oto magiczne ziarenko, które znalazłam. Ho, piękne ziarenko, wielkie dzięki. No to taki promyk. Promyk nadziei na lepsze jutro dla krainy bajek. Najpewniej. Albo nasz sposób na rozwalenie tej chatki, żeby wejść do środka. Okej, chodźmy dalej. Przepraszam, ale tu lepiej nie. O, żabełko przychodzić. Jest, jest, nagle jest. No, obok olbrzyma za bardzo nie przejdziemy. Na razie, trzeba się go jakoś pozbyć. Tędy wracamy się z powrotem do czerwonego kapturka, który już nie jest porwany, bo już go zabraliśmy. A zanieśmy go do szewczyka. Szewczyku, drateczko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Może i mógłbym, ale nie bez butów. Jak zapewne wiecie, szewc bez butów chodzi, a tak się składa, że moje buty 7-milowe zresztą ukradł mi niedawno pewien wścibski kot. Odzyskajcie buty, a zszyję dla was kapturek. Kot, który jest w tym momencie w butach. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Księciem z bajki? Złą macochą? Dzielnym gajowym? Jak takim jestem? No przecież chyba widać. Jestem żabą. Nie za bardzo. Przynajmniej tak mi się zdaje. A, to przepraszam. Dobra, żabą. Po co ci te materace? A po co ci te materace, żabo? Chcę się przekonać, czy zupełnie przypadkiem nie jestem zaklętą królewną. W tym celu postanowiłam przespać się na ziarnko i zobaczyć, czy coś poczuję. Macie może ziarnka? Oczywiście, królewna na ziarnku grochu. Mamy ziarnko. Mamy magiczną fasolę. Masz. Aj, nie tak, tak. No, tak się składa, że mamy tutaj jedno takie magiczne ziarenko. Reksio wręczył żabie ziarenko, które żaba natychmiast zasadziła pod materacem i ułożyła się do snu. I wtedy, nagle... A to co za chaszcze? Aj, zdrzemnęłam się. Nie czuję żadnego ziarnka. Musi być, że jednak jestem zwykłą żabą. Mówi się trudno. Okej. Ale my mamy teraz chaszcze, po których Reksio jako dzielny pies może się wspiąć, mimo że psy się nie wspinają. Ale Reksio tak zrobi. Reksio postanowił wspiąć się na potężną łodygę. O nie, ja tam nie leżę. Poczekam tu sobie, może się zdrzemnę nieco. Posuniesz się? Dobra, mamy naszego Reksia i musimy się wspinać. Problemem są robactwa, które łażą po łodygach oraz latają tutaj dookoła. Wspinamy się w górę, to jest labirynt. Musimy wybrać odpowiednią drogę, z których tylko jedna prowadzi na górę. Które to drogi później się rozwidlają i znowu się rozwidlają i mam nadzieję, że wybrałem tą prawidłową, że dobrze pamiętam. Aj. Robactwo. Tą drogą, ja tutaj robactwa u siebie dzisiaj nie mam, z czego jestem dość szczęśliwy. Rzekłbym nawet, że jestem rad. Z tego. O, widzicie, tutaj jakbym szedł tymi drogami... O, udało mi się. Jakbym szedł tymi drogami, to bym zaszedł tutaj i dalej bym już nie przeszedł. I chyba idę dobrą stroną.
Mam nadzieję, że nie szczeznę gdzieś tutaj po drodze. Posuń się trochę. Jeszcze Kretesa aż tutaj słychać. Idę dobrze? Mam nadzieję. A nie udało mi się przeskoczyć, ale nieważne. Nie, idę źle. Już widzę, że tu się droga kończy. Co jest z tym przeskokiem? Schowajmy się tak. Jeszcze ten z dołu mnie udziabał. Ja tutaj zginę. Zanim dojdę na górę, to zginę. Na szczęście trzeba to tylko raz przejść. Później już można wchodzić błyskawicznie, dokonując szybkiej podróży. Dobrze idę? Mam taką nadzieję. Okej. To ty. Ale ze mnie nie zdara. Słyszeliście to? No raczej tak, to co ja słyszę, to raczej wy też słyszycie. O nie, udało się. Nie chcę tutaj zginąć, a najpewniej idę źle. No, trzeba się wracać. Jej. Kochamy się wracać. Zawsze można w ten sposób troszeczkę więcej pozwiedzać. Ale przecież kochamy zwiedzać. No tak trochę jestem. Tego tentera. No! Sterowanie! Tylko mi tutaj nie zginie. Jezu! To nie są proste rzeczy. Kawałek. Dobra, udało się. Jesteśmy na górze, w końcu! Witam! Może niekoniecznie widać co na pierwszy rzut oka, ale jestem królową i do tego... śniegu. Przepraszam, ale przepraszam. La 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 la. No to pogadajmy z królową śniegu, która z dziwnym trafem nie ma swojego zamku. No to co się stało? Swoją drogą ładne tło. Znaczy, dużo stąd widać. To te różowe lasy. Zapytaj o Chrumburaka. Może później najpierw co tu się stało? Zapytaj o krainę bajek. Oj, złe to czasy dla krainy bajek. Bardzo złe. Nie dosyć, że roztopił mi się fałac wraz z górą lodową, na której stał, to jeszcze wszyscy zamienili się w żaby. Zapytaj o żaby. To jest ważny temat. No więc wszyscy są teraz żawami i nie wiadomo dlaczego, a także co z tym zrobić. Wszystko w temacie. Zapytaj o trup chaosu. Najpewniej nic nie wie, ale niech będzie. Słyszałam o tych potworach. Zdecydowanie nie są z naszej bajki. Kto wie, może one za tym wszystkim stoją. Zapytaj o to, czy możesz jej jakoś pomóc. O, zdecydowanie. Mam dla ciebie, Reksiu, dwa zadania. Po pierwsze, coś nie pozwala mi zamrozić mojej góry. Znajdź i wyeliminuj przyczynę.
jak się z tym uporasz? Zdąć dralnie, uwaga, nowy, wspaniały pałac. Mianuję cię królewskim inspektorem. Ej, jesteśmy królewskim inspektorem, ale to by miało troszeczkę większy sens, gdybym zapytał najpierw o chrumburaka. Zapytaj o chrumburaka! Właśnie. Jestem pewna, że chrumburak pojawi się we właściwym momencie naszej przygody, jak nawiesza go niesamowite wyczucie czasu. Zapytaj o problemy z zamrażaniem góry. Co próbuje rzucić czar zamrażania, to po chwili wszystko spływa. Tak jakby ktoś od swodu wszystko podgrzewał. Zobaczymy kto. Zapytaj o problemy z pałacem. Jak się mieszka w lodowym pałacu, to niestety trzeba się liczyć ze specyficzną fizyką budowli. No i któregoś pięknego dnia obudziłam się miast na łóżku skutego lodowca w kałuży Włocka. W dodatku jak żaba z wadą wymowy. Oczekuję, że zdobędziesz i dostarczysz mi nowy, lepszy pałac, inspektorze Reksiu. Może masz po prostu krzywą przegrodę i idź z tym do lekarza. Dobra, schodzimy na dół. Kretes, budź się, idziemy zobaczyć, co jest pod górą. Smok! Inaczej go sobie wyobrażałem. Nie zbliżać się! Jestem groźny i wściekły! Zionę dyszę, dymię i pożeram! Będę rozmawiał tylko z oficjalnym przedstawicielem Królowej Śniegu. No to bardzo dobrze, bo jestem królewskim inspektorem. Tylko najpierw sobie zabiorę to wiaderko. Tobie się nie przyda. Po co ci? A to insza inszość. W czym mógłbym pomóc? Chodzi o to, żebyś przestał ziać ogniem, bo roztopiłeś górę i pałac Królowej Śniegu. Bardzo bym chciał. Niestety jakiś, nie powiem kto, cały czas faszeruje mnie siarką. A to drań. Znajdźcie gagatka i pozbądźcie się raz na zawsze tej jego siarki. To przestanę roztapiać elementy krajobrazu. Słowo smoka. No, swoją drogą, Kretes inaczej sobie go wyobrażał, no a jak skoro wszyscy są zamienieni w żaby? Koledzy, przepraszam, ale pozwólcie, że przedstawię Baba Jaga. Ali Baba Jaga. Jasiu i Małgosiu, aleście wyrośli. Chyba bierze nas szanowna żaba Jaga za kogoś innego. Jestem Kretes, a to dzielny pies Reksio. Akurat. Drugi raz mnie nie nabierzecie. Ali Baba Jaga straciła swój dom z piernika? O czym już wiecie? Przepraszam, jeśli się powtarzam. To była piękna chatka. Kto wie? Może dałoby się ją jeszcze jakoś odbudować. No nie sądzę. Dobra. I w tym momencie może, moi drodzy, zakończymy. Mamy 23,5 minuty. A chciałbym, żeby... Cała Kraina Bajek nie zmieści się w jeden odcinek, musimy ją podzielić na dwa. Chcę to zrobić w jakiejś ładnej... w jakimś ładnym podziale, żeby to nie było aż takie z dupy. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, jeżeli tak, i zobaczymy w kolejnym odcinku, w którym pogadamy z Babą Jagą, zobaczymy, co zabierzemy kotowi w butach, jego buty, które nie są jego butami. Więc do zobaczenia i siema.